Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na kolejne spotkanie z klasyczną opowieścią o duchach. Chociaż klasyczną może nie do końca, bo zazwyczaj, kiedy pytamy na przykład sąsiadów czy innych mieszkańców danej miejscowości, czy oni mieli kontakt z duchami, na przykład z tego domu, podwórka czy okolicy, zwykle odpowiadają, że niekoniecznie. Takie doświadczenia wydają się być bardzo osobiste, często jednostkowe. Mało tego, niekiedy gdy rodzina wyprowadza się z domu, ta kolejna nie doświadcza już w nim żadnych szczególnych przygód. Tym razem jest inaczej. Ta historia była wielokrotnie opisywana w mediach i bardzo chętnie dyskutowali o tym przypadku ludzie, którzy znali ten dom i mieszkali w okolicy i też mieli na ten temat całkiem sporo do powiedzenia. Ale od początku. Dziś jesteśmy w Lake Wales na Florydzie. Rodzina Manów mieszkała w tym domu w komplecie. Rodzice i 19-letni Alan. On bardzo rzadko w nocy był w domu, ponieważ zazwyczaj brał właśnie nocne zmiany. W ciągu dnia jednak oznaczało to tylko jedno. Trzeba było się wyspać. Nigdy w życiu by nie pomyślał, że o 15, kiedy się obudzi, zobaczy ducha. I choć naprawdę zobaczył jakąś kobietę, która po prostu przed nim stała, gdy otworzył oczy, w ogóle nie skojarzył, że może to być jakiekolwiek zjawisko paranormalne. Wręcz przeciwnie. Uznał, że po prostu ktoś jest w domu. Nagle ta postać odwróciła się, jakby wychodziła. Kiedy wstałem i przeszedłem 3 kroki do drzwi, ona po prostu skręciła za róg i zniknęła. Najpierw stwierdził, że pewnie mu się to śniło. Ale później skojarzył, że no przecież widział dokładnie. Zauważył przecież, że to kobieta, jak była ubrana, miała jakiś sweterek i spodnie, no i widział, w którą stronę idzie. A jednak po przeszukaniu całego domu stwierdził, że nigdzie jej nie było. Dopiero wtedy przyszło mu do głowy, że może to nie był prawdziwy człowiek. Powiedział mamie, że widział jakby zjawę, może ducha, ale mama zdecydowanie odrzuciła taką hipotezę. Zorientowała się, że młody mężczyzna po prostu podjął w życiu duże wyzwanie. Był jeszcze starszym, ale jednak nastolatkiem, a już pracował. I to po całych nocach. Nic dziwnego, że w dzień, kiedy miał trochę wolnego i umysł się relaksował, nie działał tak całkiem do końca zwyczajnie. W tamtym czasie Alan poznał bardzo młodziutką Lindę, również nastolatkę, z którą niebawem się ożenił. Para zamieszkała w domu, w którym do tej pory Alan mieszkał z rodzicami. Sandra starała się, żeby Linda czuła się w jej domu dobrze, żeby uważała, że to jej kąt na ziemi. Kobiety często oglądały ze sobą telewizję, rozmawiały o tym, jak właśnie urządzić to wspólne mieszkanie. I nagle Sandra, która zawsze deklarowała się jako bardzo sceptyczna, na pytanie, co sądzi o przeżyciu Alana z tym duchem, zdradziła Lindzie co nieco. Opowiedziała, że pewnego dnia jej mały pies, Prince, leżał sobie akurat na kanapie. Bardzo śmiesznie wyłożył się na poduszce, wyglądał uroczo. Jego pani przyglądała mu się i kątem oka zauważyła na końcu kanapy coś dziwnego. Pomyślała, że w domu zaczyna się palić. Ewidentnie dymiło się. To było coś właśnie jak dym, może mgła, jakiś obłok. Ale nie dało się wytłumaczyć sobie prosto, skąd on się bierze, ale ognia też nie było widać. Nagle zareagował pies. Podniósł się na równe nogi, a potem przerażony uciekał ile sił. Przez dłuższy czas nie wracał na swoją ulubioną poduszkę na kanapie. Ale kiedy już to zrobił i przytulił się do pani, ona była przekonana. Też widział to coś. I nie, nie był to pożar. Więc co? Wtedy Linda zorientowała się, że to było coś, co istniało naprawdę. Pies także miał z tym kontakt, choć to za dużo powiedziane, bo zdecydowanie uciekł przed tym kontaktem. Sandra nie mogła powiedzieć, że widziała konkretną osobę, kobietę, że rozpoznała płeć czy ubranie. Nic z tych rzeczy. Owszem, ten kształt później przypominał jej człowieka, kiedy o tym myślała, ale nie aż tak, by być pewną, że to był duch. Mimo to uważała, że na pewno
Nie było to zupełnie naturalne, normalne i miało jakieś nadprzyrodzone źródło. Od tamtej pory była pewna, że ten dom jest nawiedzony. Powoli zaczynała w to wierzyć także jej synowa. Nie tylko Alan widział tu przecież dziwne rzeczy. Linda przypomniała sobie, że jeden z jej przyjaciół specjalizuje się w badaniu duchów, chociaż to może za dużo powiedziane. Jeżeli ktoś ma problem, opowiada mu o nim, a on próbuje co nieco wyjaśnić, ale tak zupełnie czysto teoretycznie. Bo jak sam ten człowiek mówił, w rzeczywistości on sam ducha nigdy nie widział, ale potrafił się posługiwać tabliczką Ouija. Młodzi małżonkowie zdecydowali się zadać za pomocą tabliczki jakieś pytania temu bytowi, który najwyraźniej mieszkał w ich domu. Pierwsze, co dało się wyczytać z tabliczki, to było Kramer. Doszli do wniosku, że duch się przedstawił. Ojciec Alana miał tego wszystkiego dosyć. Deklarował, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Zupełnie niepotrzebnie ruszają tego rodzaju sprawy, których właściwie to nawet nie rozumieją. Po co to robić? Uznał, że nawet jeżeli w domu są jakieś zjawiska paranormalne, to on nie zamierza tego przyznać. Bo po co? No i potem się okaże, że trochę racji miał, nie trzeba było tego ruszać. Jednak nastolatkowie uważali, że trzeba się z tym zmierzyć. Mimo to nie mogli wiedzieć, co ich spotka. Po tym seansie wydawało się, że temat na chwilę przysechł. Wszystko było w porządku, nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia, tak w zasadzie większego oczywiście niż sam duch, bo ten wrażenie robił. Ale poza tym, że wiedzieli, że to Kramer, nic wielkiego się nie wydarzyło. Do czasu. Ich radość, że zabawa tabliczką Ouija akurat na nich nie miała żadnego wpływu, pomimo że wielu ostrzegało, że tak może być, szybko zamieniła się w kompletne przerażenie. Jak będzie potem opowiadał Alan, odpoczywali z żoną w ich sypialni. Nie działo się nic szczególnego, nie kłócili się, nie byli zdenerwowani. To była zwykła chwila, jak ich wiele. Nagle ona po prostu wybuchła. Patrzyła na mnie tak dziwacznie. Mogę powiedzieć, że mnie zaatakowała z okropnym śmiechem. Nigdy wcześniej takiego dziwnego śmiechu nie słyszałem. Ale on nie brzmiał jak jej śmiech. To był taki piskliwy chichot, ale czułem, że był to złowrogi śmiech. Alan pamięta, że starał się uspokoić żonę. Chciał ją wyciszyć, ale im bardziej starał się zażegnać te jej dziwne zachowania, tym ona bardziej się wściekała. Nie miał na to pomysłu. Próbowałem w końcu uciec, ale ona stała się jeszcze bardziej agresywna. Złapała mnie za ramiona i ściskała je coraz mocniej. Musiałem ją w końcu odepchnąć. Tak mocno, że uderzyłem nią o ścianę, ale ona znów do mnie wracała i tak trzy razy. W końcu mnie puściła i położyła głowę na moim ramieniu. Zaczęła mówić, kontynuując rozmowę dokładnie w miejscu, w którym wcześniej skończyła, zanim wybuchła, zanim zaczęła się tak zachowywać. Zdumiony Alan oczywiście nie omieszkał zapytać, co to w ogóle było, dlaczego tak zareagowała, co ona wyprawiała, skąd jej wściekłość, szał i co miał znaczyć ten dziwny chichot. Linda była wstrząśnięta. Powiedziała, że przecież po prostu rozmawiają. Wcale nie jest zdenerwowana ani zła. Nic z takiego, o czym Alan opowiadał, nie miało miejsca. Zorientował się więc, że ona nic nie pamięta. To nie mogłam być ja, tłumaczyła Linda. Ja w ogóle nie umiem się śmiać złowrogo. I nie robię nigdy rzeczy, o których Alan mówił, że robiłam. To po prostu nie w moim stylu. Ja nie jestem takim typem osoby. Albo po prostu nie pamiętam. Teraz jednak małżonkowie zrozumieli, że najwyraźniej ten seans z tabliczką Ouija wcale nie był taki niewinny i czysto informacyjny, jak wydawał się na początku. Wcześniej ten duch tylko przemieszczał się po domu. Pokazywał im się, ale ciekawość, kim był, kosztowała. Teraz najwyraźniej był wściekły, zirytowany i opętał dziewczynę. Naprawdę się bałem, wspominał potem ojciec Alana. Wreszcie powiedziałem, dobra, idę po pomoc. Wcześniej nie chciałem mieć z tym nic wspólnego, ale teraz widziałem, że coś tu się dzieje.
znaleźli osobę, która zajmowała się kontaktami z duchami. Ta doradziła, aby dookoła domu wysypali sól, która chroni przed złymi bytami. Stanowi swego rodzaju mur. Cała rodzina poszła więc dalej. Kupiła całkiem sporo tej soli i wysypała ją dosłownie wszędzie, nawet pod swoimi łóżkami. Wyczytali, jak można by odprawić egzorcyzm. Zastosowali się do recepty. Niestety jednak, cokolwiek by nie robili, dodawało to tylko sił temu bytowi. Nie wiedzieli, jak to działa. Czy chodziło o to, że te egzorcyzmy, czy modlitwy, czy jakieś rytuały same w sobie działają na tego ducha tak pobudzająco, czy bardziej chodziło o to, że wszystkim tym manewrom towarzyszą ich bardzo silne emocje? Czy to nimi karmił się ten duch? Ich stresem, nerwami, strachem? Ale co to znaczy, że sytuacja się pogarszała? Jakie nowe zjawiska dochodziły z czasem? W pewnym momencie wszyscy w rodzinie zaczęli mieć dosyć ciągłych bólów głowy. W zasadzie każdego dnia mówili o tym, że pęka im głowa. Zaczęli się zastanawiać od czego. I w końcu wszyscy zgodnie przyznali, że już od kilku dni czują jakiś ogromny smród. W ogóle nie mogli zidentyfikować, skąd on się bierze. Nawet nie byli początkowo pewni, czy faktycznie go czują, czy tylko od czasu do czasu coś tam zaleciało może z zewnątrz. W pewnym momencie był on jednak tak nieznośny, że musieli pogodzić się z tym, że to jest w środku, u nich w domu. W żaden sposób nie potrafili tego wywietrzyć, posprzątać, a w ogóle to nawet znaleźć źródła. Ale to nie było wszystko, z czym się zmagali. Gdy od czasu do czasu wchodzili tak szybko po coś, do jakiegoś pomieszczenia, w którym akurat wcześniej nie przebywali, czuli, że jest tam niesamowicie zimno, tak jak nie bywało nigdy wcześniej, niezależnie od pory roku i temperatury na zewnątrz. To wszystko jednak było jeszcze do zniesienia. Ale nie głosy. To było najstraszniejsze. To, co słyszeliśmy, to było jak cała masa głosów. Takich matowych, mruczących. Wyróżniał się jeden kobiecy głos, który jakby górował ponad tymi wszystkimi. Ale mimo to nie można było rozróżnić słów. Nie wiadomo było, co mówili. Czy to była jakaś modlitwa, śpiew, jakaś instrukcja, rozmowa? Młode małżeństwo wiedziało jednak jedno. Jeżeli będą się tego bać, jeżeli będą okazywać swoje silne emocje, to ta panika, to przerażenie będzie karmić ten byt, który zamieszkał w ich domu. Próbowali więc zachować zupełny spokój, ale wydawało się, że całe to zjawisko było już tak rozpędzone, że zachowywało się jak śniegowa kula. Działo się coraz więcej i więcej. Tym razem przygodę miał David, pan tego domu. Zatrzymałem się na środku korytarza, bo znów poczułem ten okropny zapach. I po raz kolejny nie potrafiłem znaleźć żadnego wytłumaczenia, skąd on się wziął. Szukałem, rozglądałem się, ale nic nie widziałem. Nagle odebrałem tak jakby głos, myśl, jakby coś w mojej głowie powiedziało: to jest Izabela. Nie miał pojęcia, w jaki sposób otrzymał ten przekaz i co to w ogóle było. Potem charakteryzował to jako mały głosik, którego słuchasz nawet jeśli nie chcesz. I to już było dla wszystkich za wiele. Linda nie chciała już mieszkać w domu rodzinnym swojego męża. Miała tego serdecznie dosyć. Stwierdziła, że czas się wyprowadzić, pójść na swoje. Mimo wszystko jednak przecież w domu zostawali rodzice Alana. Ale akurat wtedy do rodziny zgłosiło się pewne centrum, które zajmowało się sprawami paranormalnymi. Działali w Silver Springs na Florydzie. Trzeba przyznać, że byli do tego naprawdę dobrze przygotowani, przynajmniej pozornie, ponieważ jeździli dużą ciężarówką wypakowaną po brzegi wszelkiego typu sprzętem, mającym im służyć do tego, by wykrywać duchy, badać ich intencje, starać się dowiedzieć, czego chcą i jak można się ich pozbyć. Andrew Nichols, jeden z parapsychologów, bardzo szybko się zorientował, że trudno mu będzie w tym domu pracować. Strasznie męczył go ból głowy. Nie mógł się zupełnie skupić. Irytowało go to. Niestety jednak po kilku godzinach wszyscy z tej grupy zaczęli odczuwać te bóle głowy. Dla rodziny, która tu mieszkała, nie było to żadnym zaskoczeniem. Walczyli z tym zjawiskiem już od dłuższego czasu.
Teraz jednak grupa badaczy zastanawiała się, skąd ten depresyjny nastrój w tym domu. Przecież bywali już w innych nawiedzonych, a przynajmniej tak deklarowali ich właściciele, ale nigdy nie czuli tam tak przytłaczającej atmosfery. Wydawało się, że jest tam smutno, mrocznie. Ten klimat można by kroić nożem, taki był gęsty. Właściwie nie wiadomo od jakiego rodzaju emocji. Trochę strachu, napięcia, jakiegoś oczekiwania, poczucia, że ktoś jest obok. Andrew bardzo szybko zauważył, że sypialnia Lindy i Alana, którzy już w tym czasie wyprowadzili się z tego domu, ale jeszcze niedawno tam mieszkali, była centrum całej tej paranormalnej aktywności. Wszystkie wskaźniki tam szalały. Całe oprzyrządowanie, którym posługiwała się grupa, dawało znać, że to tam coś się dzieje. Andrew zdecydował, że w takim razie właśnie tam będzie robił najwięcej zdjęć, najlepiej w seriach, które będą się zaczynać w momencie, gdy sprzęt szaleje. I faktycznie zrobił pierwsze zdjęcia polaroidem. Już pierwsze dawało do myślenia. Ewidentnie na pierwszym planie znajdował się niewyraźny humanoidalny kształt. Może to być dziwny artefakt ludzkiej psychiki, a może to kontakt z wymiarem, który przekracza naszą wyobraźnię. Ale co ciekawe, kiedy sypialnia, w której wcześniej młodzi małżonkowie mieszkali, opustoszała, wszystko w domu się uspokoiło. Tak jakby te duchy, te zjawiska nie były wcale zainteresowane tak do końca resztą rodziny czy domu. Wyglądało to trochę tak, jakby próbowały wykurzyć nastolatków, którzy dopiero zaczynali wspólne życie. David i Sandra, rodzice Alana, doszli jednak do wniosku, że wcale im nie w smak mieszkać z Izabelą czy z Kramerem albo z Izabelą Kramer. Nie mieli pojęcia, co jeszcze może się stać, a zdawali sobie sprawę, że ona gdzieś tam jest. Na razie spokojna, póki co w uśpieniu, ale jest. Rzecz jasna, całej rodzinie bardzo szybko przyszło do głowy sprawdzić, czy w tym domu lub w tej okolicy mieszkał ktoś, kto tak by się nazywał. Niestety jednak nikt nie znał nikogo takiego. Również w bibliotece i w archiwach nie udało im się ustalić nic, co mogłoby rozwiązać sprawę tego ducha. Ale, tak jak wam mówiłam, ta sprawa jest niezwykła pod tym kątem, że w komentarzach dotyczących całej tej historii odzywali się ludzie właśnie z tamtej części Florydy. Mam doświadczenie z tym domem. Mieszkam dwie ulice dalej. Cały ten obszar jest wypełniony starymi duchami. Stare gaje pomarańczowe są wypełnione starą energią. To zdecydowanie było nawiedzenie demoniczne. Inny użytkownik pisze: moja mama mieszkała około mili od tego domu. Miałem wielu przyjaciół, którzy mieszkali na tej ulicy. To zawsze był dziwny dom. Jedna z moich nauczycielek ze szkoły średniej mieszkała ulicę dalej. Mówiła, że zdecydowanie jest nawiedzony. Nawet byłem tam w zeszłym tygodniu. Inni ustalili nawet, że w 2021 roku rodzice Alana i on sam już nie żyli. Wygląda na to, że Linda nigdy więcej nie wypowiadała się publicznie na ten temat, a w każdym razie nie udało się znaleźć żadnych medialnych przekazów, takich najnowszych z ostatnich lat, na ten temat. Ale z kolei sąsiedzi podrzucili też inne rozwiązanie, o którym się wtedy mówiło. W tamtym domu najprawdopodobniej uszkodzony był piec i wszyscy oni cierpieli na zatrucie tlenkiem węgla. I to stąd ten nieznośny zapach mógł pochodzić od zwierzęcia, które utknęło w piecu gazowym, powodując jego awarię, a już z kolei sam wysoki poziom tlenku węgla powodował te tajemnicze bóle głowy, halucynacje słuchowe i wzrokowe. Czy zbadano ten wątek? Nic nam o tym nie wiadomo, ale brzmi to logicznie. Jenny pisze z kolei: cześć, mieszkałam w Lake Wells przez całe życie. Urodziłam się w Barrow. I to prawda o tej kobiecie. Jedna z moich najlepszych przyjaciółek tam mieszkała i widywała ją cały czas. Wnioskuję, że chodzi tu o tajemniczą Izabelę, tego ducha. Maria z kolei opowiada: mieszkałam w Lake Wells jako dziecko. Mój brat był najlepszym przyjacielem dzieciaka, którego rodzina wprowadziła się po manach. Mówił, że działy się tam dziwne rzeczy. Śmierdziało zgniłymi jajkami. Na podłodze była jakaś tajemnicza plama, która bez względu na to, jak bardzo się starali ją wyczyścić, zawsze wracała.
Mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa mieszkał kilka domów dalej od tego domu i zawsze czuł coś dziwnego, gdy był w pobliżu tego budynku. W powietrzu unosiło się coś dziwnego, trudnego do opisania. Co ciekawe, dzięki temu, że na forach, że się tak wyrażę, zgadało się całkiem sporo ludzi z tamtych okolic, wiemy też, co działo się dalej z tą młodziuteńką parą. O ile wierzyć internautom, ci ludzie rozstali się, z czasem się rozwiedli, potem oboje zawarli nowe związki małżeńskie, ale pozostali ze sobą w kontakcie i wracają do tego tematu. To znaczy wracali przez pewien czas w przeszłości, bo Alan chyba już nie żyje. Można o tym przeczytać na ich Facebooku, niekiedy o tym wspominali. A co ciekawe, wiemy to od Conora Mana, syna Alana. Moi kochani, tych świadectw jest jeszcze więcej, ale one wszystkie mają dość podobne brzmienie. Chodzi o to, że faktycznie ten dom zawsze budził silne emocje. Nawet szczególnie silne po tym, gdy małżeństwo Manów już się z niego wyprowadziło, no zresztą jedno i drugie. I tak wszyscy czuli, że coś tam się dzieje. Bali się tego miejsca, czuli się tam nieswojo i niekomfortowo. Sądzi się, że być może już wcześniej był tam jakiś duch, ale uśpiony, który przez lata nikomu nie przeszkadzał. Jednak użycie tabliczki Ouija rozbudziło go, rozsierdziło, a może przywołało i inne. Czy otworzyli drzwi demonom? No oczywiście to już jest kwestia tego, w co wierzymy, na ile przekonujące nam się to wydaje, no i na ile bardziej wiarygodne niż na przykład teoria o tlenku węgla. No i pozostaje jeszcze jedno pytanie. Kim była Izabela Kramer? Z tego, co widzę, nikomu jak do tej pory nie udało się tego ustalić. Wydaje się jednak, że to właśnie ta Izabela próbowała opętać młodziutką Lindę. Mój kochani, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że było dla Was interesujące. I dajcie znać, jak sądzicie, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę i dokładnie tak, jak opowiedzieli to domownicy? A może chodziło o coś zupełnie innego, właśnie o jakieś zatrucie? Czy tlenkiem węgla, czy jakąś pleśnią, czy może jeszcze czymś zupełnie innym? Czy może jednak rzeczywiście Alan miał po prostu zły sen i od tego się wszystko zaczęło? Kiedy opowiedział o swoich przygodach bliskim, ci uruchomili wyobraźnię. Moi kochani, czekam oczywiście na Wasze prawdziwe, niesamowite historie. Jeśli przeżyliście coś niezwykłego, dziwnego, zaskakującego, czego nie możecie sobie wytłumaczyć, a chcecie się tym z nami podzielić, piszcie proszę na szeptanka@gmail.com. Buziaki i pa, pa.